Dzisiaj są owocowe żniwa. Zbiór owoców mango. Obfite plony. Minet będzie przerabiać na pacho? Pacho. Pacho. Okay. Pacho. Pacho jest mergi. Pacho. Mingo pacho. Ang apelyido Mingo, ang pangalan pacho. Pahala niya pacho. Zbiory tych owoców w tym roku są może trochę mniejsze jak w tamtym, ale dosyć duże. Owoce mango na drzewie długo nie mogą wisieć, ponieważ robią się zbyt miękkie i potem same spadają. Dzisiaj ich zerwaliśmy. Jeszcze nie wszystkie, ale większość. Coś jest. Właśnie Minet przyniosła napoje, a na resztę dania poczekamy trochę później. Spróbuję jeszcze raz nagrać, bo coś mam problem z głosem w tym telefonie. Nie wiem dlaczego. Czy jak mówię przez słuchawkę, jest coś źle. Chcę pokazać, co kupiliśmy i do jedzenia. Są jakiś ryż. Nie wiem dokładnie, z czym to jest. Pani Szydonka Macie, właśnie jesteśmy w mieście Cebu. Nagram tutaj trochę, żeby pokazać, jak wygląda centrum miasta. Jak wygląda ruch. Jak dużo jest tutaj ludzi. Tak dalej. Jeszcze dzisiaj w Bogo w sklepie komputerowym. Kupujemy drukarkę do kafejki i słuchawki, ponieważ Bogo takiej jak nam potrzeba nie mogliśmy znaleźć i trzeba było zapłacić gotówką, a tutaj można kartą kredytową. Ja pilnuję drukarki, a Minet ogląda jeszcze ubrania, konkretnie spodnie. Jakieś z przeceny chce sobie kupić spodnie, ale czy znajdzie coś dla siebie, to nie wiem. Właśnie tak wygląda centrum handlowe w mieście Cebu City. Jest dosyć sporo ludzi, wszystko pootwierane, wszystkie restauracje działają. Na chwilę zatrzymaliśmy się jeszcze w restauracji kupić sobie coś do picia, bo już idziemy zaraz do autobusu, bo możemy nie zdążyć. Bo już niedługo wjeżdża ostatni i jak się nie zabierzemy, to będziemy musieli czekać do jutra, ale nie chcemy, także musimy się spieszyć. Ayan, siniset-up na ng asawa ko yung magiging small business namin na computeran. Bali, apat na set yung binili namin. Ayan. Ayan, tapos ito naman yung magiging counter. Ayan, counter, tapos may konting snack para pag nagutom yung mga maglalaro. Ayan. Mas makakamura kapag hindi ka bumili ng bultuhan. Kumbaga, pag pinaghiwalay-hiwalay mong bilhin, mas tipid. Tapos, ano din siya, brand new din. Ayan. Asawa ko lang nag-aayos. Ayan. Para makatipid. Tapos, ito yung magiging upuan.
plastic lang na upuan kasi pag ito yung ginamit, medyo mabigat na. Eh, yung mga naglalaro minsan, mahilig i-atras, abante yung upuan. Ayan. Tapos yung table namin, bali binili lang namin siya sa mall. Maganda na rin siya. Ja montuję dzisiaj komputery, a na dworze leje deszcz. Mówię teraz głośno, żeby było coś słychać, bo tutaj nakrycie jest z blachy i bardzo dudni. A deszcz pada bardzo intensywnie. Proszę popatrzeć, jak to jest. Jest informacja, że to niby jest tajfun, ale pierwszego stopnia, czyli jest taki po prostu słaby. Najmniejszej kategorii, ale jest to tajfun. Jeszcze raz nagrywam, jaka jest ulewa, jak głośno szumi. Komputery już w komplecie, tylko brakuje kieszeni na pieniądze, czyli tak zwanego timer. Czasomierz, że po upływie czasu wyłącza komputer, jak jeżeli skończy się opłata. Minet właśnie testuje jeden z komputerów. Witam Was w środę dnia 2 czerwca. To jest mój kolejny dzień pracy przy kafejce internetowej, a konkretnie taki trochę dzień przestoju, ponieważ jak wczoraj nagrywałem, pokazywałem Wam, padał bardzo ulewny deszcz, potem wieczorem zgasło światło, wyłączyli kompletnie internet, nie działał całą noc, dopiero nad ranem deszcz przestał padać. O godzinie 10 mam ponownie dostęp do internetu. Ale dzisiaj z tej pracy to już chyba niewiele co z tego wyniknie, bo już jest późna pora. Jak jeszcze, nie wiem, chyba o tym jeszcze nie mówiłem, bo będziemy jeszcze tutaj wstawiać okna, bo są tylko kraty, bo przez noc, przez te kraty nacinał deszcz i naleciało nam trochę deszczu na podłogę. No i po prostu jak komputery teraz tutaj będą stały, to może to być, no jak w przyszłości będzie, zdarzy się znów jakiś tajfun, może to być trochę po prostu kłopotliwe, bo może napadać na komputery, jak będzie nacinało mocno. Dlatego musimy wstawić tutaj okna. Czeka nas także praca tutaj jeszcze przy elektryce, ponieważ każdy komputer musi mieć oddzielne zasilanie, a jest tu tylko jedno takie gniazdo, które jest zajęte przez router. Praktycznie przez router i antenę satelitarną. Także nie ma gdzie tych komputerów podłączyć, trzeba doprowadzić tutaj po prostu prąd. Ale jak mówiłem, nie będę robił tego sam, tylko tata Minet to zrobi, bo on jest tu specjalistą od elektryki. Ja może kiedyś nagram specjalnie film na ten temat, jaka to jest elektryka, jakie to są podłączenia. Jest to zupełnie coś innego niż w Polsce. No akurat tutaj tak nie jest, ale tutaj robi się dziwne skróty. Zamiast prowadzić kabel od rozetki do gniazda i przykładowo robi się włącznik do światła, to nie prowadzi się do tego włącznika drugiego kabla do rozetki, tylko wcina się po prostu do kabla, który był doprowadzony prąd do gniazdka. Dziwne połączenia, dla mnie to one są niebezpieczne, ponieważ jest to kabel izolowany i robiona jest po prostu wcinka do tego kabla. Ale to już na dłuższą opowieść, bo chciałem coś powiedzieć, jak jeszcze robiliśmy łazienkę, to mieliśmy problem, jak tą elektrykę podłączyć, ponieważ nie zgadzało się to z moją wiedzą odnośnie podłączenia kabli elektrycznych w ogóle w pomieszczeniach, a tym bardziej w łazience.
Ale to może kiedyś opowiem w następnym filmie. Bo generalnie to takie te skróty robione są tutaj przez oszczędności. Bo jest mniej kabla się wtedy zużywa. Jak się zrobi wcinkę do gniazdka i zrobi się włącznik na tym samym kablu, oczywiście na ilości kabla się zaoszczędzi. No ale czy to jest logiczne, to nie wiem. No ale na Filipinach, tutaj na wsiach, jest to generalnie standard. Tu jest właśnie przykład w naszym pokoju, jak na jednym kablu podłączona jest lampka i gniazdo elektryczne. Zrobiona tutaj po prostu wcinka. Oczywiście podczas wczorajszego problemu z tajfunem i ulewnego deszczu w naszej pracy przeszkadza nam nasza mała blogerka, Oliwia, która nie chce spać, tylko marudzi. Ma tutaj wózek, ale nie lubi w nim spać. Lubi siedzieć sobie tylko na rękach mamy albo taty. Taka jest niedobra ta nasza córeczka. To mała blogerka będzie kiedyś. Ja tak myślę. To, co chciałbym przekazać w dzisiejszym filmie, jest to po prostu moja relacja odpocząwszy od niedzieli, kiedy zaczęliśmy zrywać owoce mango. Potem w poniedziałek udaliśmy się w podróż do miasta Cebu po zakup drukarki, której nie kupiliśmy wcześniej. Następnie we wtorek montowałem tutaj te komputery na miejscu, gdzie ta kafejka internetowa ma być. Przeszkodził nam niestety tajfun, tak jak mówiłem, bo zgasło światło, nie było internetu. No i dzisiaj dopiero około południa, można powiedzieć, można było zacząć coś robić, ale nie mamy jeszcze kabli do podłączenia gniazdek. Nie mamy tych zasobników na monety, żeby internet działał po prostu przez timer. Kiedy skończy się opłata, wtedy komputer zostaje wyłączony. Bo tutaj takie coś jest najlepsze ze względu na to, że jeżeli by opłata była pobierana po skończeniu użytkowania, to może się okazać, że klient może nie miał pieniędzy, a tak jak nie wrzuci, to nie będzie korzystał. Uważamy, że to jest lepsza opcja, chociaż jest bardziej kosztowna, bo trzeba te zasobniki niestety kupić. I generalnie to wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Jak będzie coś ciekawego, to przekażę to w następnym filmie, co w naszym życiu będzie się działo. To wszystko, dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.